Przygoda polskiej reprezentacji na mundialu została zakończona. Mimo wygranej w czwartkowym meczu, nasza drużyna wraca do domu. Kibice jednoznacznie ocenili grę Polaków. Trochę mnie zawiedli. Nie pokazali tego, co na wejściu do Mistrzostw Świata. Ja myślałam ogólnie, że wyjdziemy z grupy, że no wygramy wszystkie mecze. Graliśmy dobrze w tamtym roku, ale w tym roku trochę poszliśmy na dół. No jakoś sobie tam poradzili, ale no wyszło jak wyszło. Nie ich sezon, no. Miałam taką nadzieję, że troszkę, że przynajmniej z tej grupy wyjdą. Myślałem, że wyjdzie to trochę lepiej i wygramy przynajmniej z Kolumbią. Piłka nożna to gra zespołowa, w której każdy zawodnik odgrywa niezmiernie ważną rolę. Współpraca piłkarzy to kluczowy element w osiągnięciu zwycięstwa. Ciężko jednak nie szukać winnych po przegranej 3-0 z Kolumbią i 2-1 z Senegalem. Zawaliła cała drużyna. Kadra, wszyscy szkoleniowcy, to nie można powiedzieć, że tu jedna osoba zawaliła. Daliśmy ciała, trochę fizycznie byliśmy nieprzygotowani na to, ale już za 4 lata. Bardzo się cieszę dzisiaj, że w bramce jest Fabiański. Bardzo się cieszę. Uważam, że od początku tak być powinno. Jak nie dostaje podań, sam przecież Lewandowski meczu nie wygra. Najgorszy był Arkadiusz Milik. Też tym się tak zdaje. Ostatnio gra słabo, Szczęsny tak. Też nie jest najlepszy. Była częsta zmiana zawodników, gdzie w kadrze mało grali razem. Mistrzostwa Świata trwają dalej. Ostrowczanie wśród faworytów do złota wymieniają najczęściej Portugalię. Mundial może wygrać Portugalia, bo jest też bardzo dobra. Raczej może Kolumbia, bo oni naprawdę pokazali ogień taki na biegają szybko, są skoczni, fajnie podają. Portugalia chyba. Po wczorajszym odpadnięciu Niemców nie obstawiam nikogo. Portugalia, Brazylia, no Serbia. No ja wiem, Argentyna. Kolumbia. Podkręciła Argentyna, widzę, że już ten Messi tam zaczął działać. Teraz kibicuję Portugalii. Największe emocje już za nami. Następna szansa na zdobycie Pucharu Świata dopiero za 4 lata.